8 poprawce Senat przez dodanie artykułu 4a i 4b w ustawie nowelizującej proponuje m.in., aby w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występowała, jeśli dokonującym jest określony w tym przepisie podatnik. Z poprawką tą łączą się poprawka 9, 10 i 12. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 8, 9, 10 i 12, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, większość bezwzględna 223, przy braku głosów za i wstrzymujących i przy 445 głosach przeciwnych stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.